Jeremi Andrzejkowski, dzień dobry, witam Państwa w studio Rzeczpospolitej, gdzie Państwa i moim gościem jest Anna Daszczyńska, dyrektorka HR i członkini zarządu ING Hubs Poland. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy na takim wydarzeniu, którego ING Hubs Poland jest partnerem, to jest Women in Tech Summit. Skąd bierze się tak duże zainteresowanie z Państwa strony tym wydarzeniem właśnie, bo jesteście nie tylko partnerem, o czym wspomniałem, ale występujecie tu także w roli mentorów, speakerów, panelistów? Tak, my w ING Hubs Poland mamy bardzo wiele talentów i ciągle dbamy o ich rozwój. Stąd nasza obecność na takim wydarzeniu, ponieważ chcemy, aby nasi eksperci byli widoczni na wydarzeniach takiej rangi. Przede wszystkim Women in Tech Summit jest wydarzeniem międzynarodowym, wydarzeniem z misją, która jest nam bardzo bliska w ING. I my jako społeczność skupiająca prawie 80 narodowości, bo taki mamy przekrój, jeśli chodzi o zatrudnionych pracowników ING Hubs Poland, jest to dla nas ważny temat i bardzo nam bliski. Stąd wybór właśnie partnerowania w tego typu evencie. Poza tym uważamy, że Women in Tech Summit to jeden z kluczowych eventów, jeśli chodzi o kalendarz wydarzeń ważnych, jeśli chodzi o ustanawianie trendów w środowisku pracy. No właśnie, bo tak jak Pani mówi, Women in Tech to jest hasło, główna idea tego wydarzenia, natomiast jest ono poświęcone szerzej idei włączania, jest poświęcone tematyce perspektyw dla kobiet, ale także takich przedsięwzięć z obszaru diversity and inclusion. Państwo takich przedsięwzięć prowadzicie bardzo sporo. Które są najciekawsze z perspektywy Pani firmy, a które mogą być wzorem czy doświadczeniem dla innych? Tak, my bardzo skupiamy się na generalnie kulturze wspierania różnorodności. Mówimy na to kultura inkluzywności, ponieważ jesteśmy bardzo zróżnicowanym miejscem pracy. Tak jak powiedziałam, i pod względem narodowości, i pod względem wieku, i pod względem płci, prawda? Także mamy wiele aspektów różnorodności. My mamy w swojej organizacji 4 grupy wspierające różnorodność. Jedna działa na rzecz równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, ich wspierania w aktywności zawodowej. Druga to skupiona na różnicach kulturowych, właśnie z tego względu, że mamy tak różnorodną populację pracowników. Trzecia o nazwie Rainbow Lions wspiera społeczność tęczową i czwarta, nowo utworzona, skupiająca się na neurodiversity i niepełnosprawnościach. Także mamy w tej chwili 4 aktywnie działające grupy. Każda z nich jest tak naprawdę stworzona przez pracowników wolontariuszy, którzy się chcą aktywnie wykazywać w tych grupach i to jest ich siła. Każda z nich ma swój plan działania i swoje programy, które aktywnie wspiera. Czyli na przykład Women Equality wspiera kobiety, ale również mężczyzn w tym, aby być efektywnym również jako rodzice. Na przykład, czy też angażujemy się w działania również na zewnątrz naszej organizacji. W Akademię Mocna Ja, to był program stworzony razem z Fundacją IT Girls, gdzie wspieraliśmy studentki wkraczające na rynek IT jako miejsce pracy, studentki kierunków technicznych. Z kolei ta grupa kulturowa dba o edukację taką w ramach naszej organizacji, rozumienia różnic kulturowych i komunikacji efektywnej międzykulturowej. Także każda z nich ma swoje programy działania, które my jako zarząd wspieramy. Natomiast to wszystko dzieje się dzięki inicjatywie i zaangażowaniu naszych pracowników, co jest tak naprawdę siłą. A jako szefowa HR-u i członkini zarządu ING Hubs Poland ma Pani szeroką perspektywę dotyczącą sytuacji i roli kobiet na rynku pracy. Mówiła Pani o tym, jak wygląda to u Was w organizacji. A patrząc szerzej na rynek pracy, jakie trendy Pani dostrzega i jak Państwo staracie się na nie odpowiadać i reagować? Tak, no możemy obserwować, że ilość kobiet w biznesie stale rośnie, natomiast na tych najwyższych stanowiskach, na poziomie zarządów jest ciągle dość niska. My wiemy, że naprawdę ważne jest wspieranie kobiet w miejscu pracy, głównie ze względu na tą mnogość obowiązków również poza pracą, więc stawiamy na równość w
rodzicielstwie i partnerstwie w domu. I to jest nasz taki główny program, który kierujemy razem z zaufanymi partnerami zewnętrznymi, na przykład Share the Care, gdzie skupiamy się na edukowaniu naszych pracowników i takim realnym pokazywaniu wskazówek, jak to robić, żeby to partnerstwo w rodzicielstwie i w prowadzeniu gospodarstwa domowego mogło być faktycznie realizowane. Więc to jest taki dzisiaj nasz fokus, bo wierzymy, że ciągle w naszym społeczeństwie kobiety dźwigają większość ciężarów tych obowiązków domowych i rodzicielskich i chcemy to aktywnie zmieniać, wspierać kobiety, ale też zachęcać mężczyzn do tego, żeby aktywnie włączali się w te role. Ze swojej perspektywy, co mogłaby Pani poradzić kobietom, które zaczynają dopiero ścieżkę kariery, wchodzą na rynek pracy, na jakie kompetencje powinny szczególnie dzisiaj zwrócić uwagę? Przede wszystkim chciałabym to skierować do młodych ludzi, nie tylko do kobiet, bo myślę, że nie ma kompetencji typowo kobiecych. My się wszyscy różnimy w miejscu pracy i to jest nasza siła. To, na czym młodzi ludzie powinni budować i stawiać, jeśli chodzi o swoją przyszłość, to jest przede wszystkim otwartość na mnogość doświadczeń. Mnogość doświadczeń poprzez uczestnictwo w programach stażowych, w kursach organizowanych przez pracodawców, po to, żeby poszerzać swoją wiedzę, ale też doświadczać różnych zadań i testować, próbować, w których rolach, w których obowiązkach się czują najlepiej. W dzisiejszym tak szybko zmieniającym się świecie tak naprawdę tylko otwartość na zmianę i takie poszerzanie swoich kompetencji różnorakich daje szansę adaptacji, szybszej adaptacji w przyszłości. Także myślę, że edukacja, otwartość to są moje kluczowe wskazówki, żeby każdy mógł się odnaleźć w przyszłości w miejscu pracy. A swoją perspektywą udzieliła się z Państwem Anna Daszczyńska, dyrektorka HR i członkini zarządu ING Hubs Poland. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.